11 listopada jest jednym z najważniejszych świąt dla każdego Polaka i dla każdej Polki. Ten dzień upamiętnia odzyskanie wolności po 123 latach zniewolenia i zniknięcia z map Europy. W tym roku obchodziliśmy 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Przez cały dzień w całym kraju odbywały się uroczystości upamiętniające. Nie inaczej było w Polkowicach. Świętowanie tego radosnego dla Polaków święta trwało właściwie przez cały dzień. Obchody rozpoczęto tuż po godzinie 9 pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. W symbolicznym uczczeniu pamięci wzięli udział przedstawiciele polkowickiego samorządu, członkowie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Polkowicach, przedstawiciele służb mundurowych, harcerze oraz mieszkańcy. Przechodzimy to co roku tutaj i kwiaty kładziemy, tak jak i w całej Polsce. Powinniśmy się jednoczyć i trzymać się razem, bo osobno to nic nie zdziałamy, musimy razem. Dobrze, że przychodzą, młodzież przychodzi i może ludzie, młodzi też zobaczą to w telewizji i też będą chcieli przyjść, bo oni może nie doceniają tego, co to jest wolność, a to trzeba to pielęgnować i szanować, to trzeba. Dla mnie Święto Niepodległości jest takim dniem, w którym możemy powspominać to, jak Polska ma ciekawą historię i też jak ciężko utrzymać jest niepodległość, ponieważ pomimo jej odzyskania to potem nadeszła wojna w tak naprawdę niedługim czasie i jak ciężko jest utrzymać ten status niepodległości. Naszym celem harcerskim jest też służba, czyli właśnie pamięć, pomaganie i właśnie lubimy się włączać w takie obchody też. Pod pomnikiem marszałka złożono symboliczne kwiaty i znicze. Uczniowie, którzy przyszli na uroczystość, z dumą trzymali w rękach polskie flagi. Dla mnie czymś ważnym wydarzeniem dla Polski, bo po braku nas na mapie, po danym czasie w końcu wróciliśmy i jest to ważne święto dla Polaków. Starsi mieszkańcy podczas odczytywania patriotycznego apelu nie kryli wzruszenia. Wolność nie dostaliśmy w prezencie. Nasi dziadkowie, nasi rodzice tamtych dzieci musiały bardzo, bardzo walczyć o to, żebyśmy dzisiaj mieli wolno Polskę i żeby nam tu dobrze było i żeby szanowali ten nasz kraj. Wszyscy, kto tylko może wstać, to powinni przyjść i uszanować ten dzień. Dalsza część obchodów Święta Niepodległości odbywała się w polkowickim rynku. Tegoroczne świętowanie władze gminy Polkowice postanowiły zorganizować tak, by każdy polkowiczanin mógł w nim uczestniczyć. Święto Niepodległości to święto radości, prawda? Bo po czasach, kiedy nie było nas na mapie, wracamy i mamy tą niepodległość i mamy z czego się cieszyć. Dlatego to z jednej strony podniosła uroczystość, prawda, i te akcenty, które tutaj są, o tym świadczą, ale z drugiej strony to dzień radości i święta naszego, więc jak najbardziej ta formuła, którą wprowadzamy, jest jak najlepsza. Trzeba szukać takiej przestrzeni, w której jak najwięcej osób będzie chciało wziąć. Uroczystości, marsze, podniesienie flagi, to te części, w których nie każdy znajduje się, prawda? A nawet jak się znajduje, to chciałby coś jeszcze. Bieg niepodległości jest wyrazem takiego pokazania, że nam na tym zależy, że my też po tą niepodległość chcemy biec, bo przecież o tą niepodległość walczymy cały czas i to nie jest coś, co skończyło się, prawda? Tylko trzeba cały czas pielęgnować to, żeby być dalej niepodległym. Myślę, że to jest dobry sposób na to, żeby jednoczyć bardzo różne grupy społeczne w ramach naszego miasta. Dlatego z jednej strony dla tych osób, które lubią tego typu uroczystości, czyli bardzo uroczyście, a z drugiej strony dla tych, którzy są bardzo aktywni i chcieliby też tą swoją aktywnością uczcić to niesamowite święto. Powinniśmy być w takim dniu szczególnie razem. Chociażby przez pryzmat tego, co zostało powiedziane, przez to, co się dzieje czy w Ukrainie, czy w Strefie Gazy, na Bliskim Wschodzie, kolejne konflikty, które gdzieś tam rozgrzewają, powinniśmy bardzo mocno manifestować jedność i to, że niepodległość jest dla nas bardzo ważna. Podczas obchodów nie zabrakło uroczystego podniesienia flagi państwowej na maszt przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Mieszkańcy odśpiewali przy tym hymn państwowy. Później na linii startu w polkowickim rynku zaczęli się ustawiać uczestnicy biegu niepodległości, który zorganizowano w ramach święta. Polkowicki rynek wypełni się zarówno zawodnikami, jak i również kibicami, także to cieszy.
Na pewno sprzyja nam pogoda, to oczywiście każdy widzi, że jest pięknie. Takie imprezy sportowe, które się odbywają w całej Polsce w dniu dzisiejszym, bo takich imprez sportowych jest bardzo dużo i widać, że one oczywiście przyciągają i jednoczenie się ludzi tak naprawdę właśnie, czy to będzie środowisko biegaczy, czy jakiekolwiek inne, sprzyja tak naprawdę właśnie oddaniu właśnie tej uroczystości, czyli nadaniu właśnie dużej rangi powiedzmy temu wydarzeniu. Także tak, uważam, że imprezy sportowe jak najbardziej wpisują się charakter, powiedzmy, właśnie tego święta. Zawodnicy zmierzyli się na dystansie 5 km w biegu głównym. Oprócz tego dzieci i młodzież wystartowały w biegu na prawie 2 km. Organizatorzy przygotowali także bieg rodzinny z flagą. Ten ostatni był stricte symboliczny. Łącznie w całym wydarzeniu wzięło udział kilkuset mieszkańców Polkowic i okolicznych miejscowości. Są różne formy. Niektórzy wolą patriotycznie, niektórzy na sportowo też to chodzić. No sportowa bardzo fajnie. Atmosfera fajna, wspaniała, kibice też dopisują. Za kraj, żeby jakby to upamiętnić, uwiecznić też bardziej, no i też dla zdrowia też biegniemy. Lubimy aktywnie spędzać wolny czas i wydaje się to bardzo takie, no, zdrowe. To zawsze jest zabawa, a to takie obchody, to ważne, ale nudniejsze. Tu, żeby też, jakby to mówię, upamiętnić. Przebiec dla kraju. Jest okazja się przebiec dzisiaj, a jeszcze mamy święto takie narodowe, także no, jest dobra okazja, żeby po prostu się poruszać. To jest chyba dobry sposób, mi się wydaje, że aktywność generalnie teraz jest tak coraz bardziej popularna, więc jest to dobry sposób, żeby zachęcić ludzi do tego, żeby właśnie się przebiec po swoich ulicach swojego miasta. Chodzi chyba o to, żeby każdy wiedział, że to ten dzień trzeba świętować w sposób, który nam pasuje. Jedni wolą sport, jedni wolą iść złożyć kwiaty, tak jak pani mówi, także niech każdy świętuje na swój sposób. To jedno z najważniejszych świąt naszych narodowych i przede wszystkim taki bieg dla zdrowia jest ważny, nie? Wszyscy możemy to uczcić, spotkać się w jednym miejscu i razem świętować. To jest rzesza ludzi, którzy praktycznie na sportowo odchodzą takie święta, inni ludzie, kościoły, święta, kwiaty, składanie takie bardziej oficjalne, ale jest to tak wypośrodkowane, że dla każdego na pewno jest to jakaś forma, że można podzielić sobie albo na sportowo, albo oficjalnie. Myślę, że to jest bardzo dobra inicjatywa, zwłaszcza w tak ważny dzień dla nas. Wszyscy jesteśmy Polakami, powinniśmy świętować. A zwłaszcza na sportowo, bo dzisiaj są problemy z otyłością, także musimy. Fajnie, po pętli kibice byli, więc też dodało jednak tutaj trochę mocy. Gdzieś tam przy bieganiu tutaj przy kibicach jednak i fajna pogoda. Biegnie podległościowy, jednak zjednoczenie razem, jednak ja jeszcze dzisiaj biegnę dwa biegi razem z kolegą, jeszcze w Wierzbanowej, więc będziemy wspólnie obchodzić ten dzień. Trzeba korzystać uroku tej pogody, no i tej okoliczności, jakim jest jednak Dzień Niepodległości. Każdy, kto przebiegł linię mety, otrzymał pamiątkowy medal. Najlepszym wręczono statuetki oraz nagrody pieniężne. Na polkowickim rynku ustawiono ponadto sceny, z której wybrzmiewały pieśni patriotyczne. Dla zawodników przygotowano także strefę gastronomiczną z ciepłymi posiłkami i napojami.